Jaką szkołę wybrać to aktualnie jeden z najważniejszych dylematów młodych ludzi. Dzień otwarty wpływa często na wybór przyszłej placówki oświatowej. Nasi uczniowie w 100% zdają maturę, osiągają bardzo wysokie wyniki na tym egzaminie. Bez problemu dostają się na dzielne wyższe państwowe uczelnie, z czego również jesteśmy bardzo dumni. A do tego uzyskują wysokie noty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Chcielibyśmy się pochwalić chociażby tym, że trzech już w tej chwili naszych uczniów znalazło się w centralnych eliminacjach olimpiad przedmiotowych. Jest to olimpiada języka polskiego, geograficzna oraz filozoficzna. Ale szkoła to nie tylko nauka. Istotne są zajęcia pozalekcyjne, które mają pomóc w rozwijaniu zainteresowań uczniów. Stąd szeroki wachlarz ofert. Działalność teatralna, plastyczna, muzyczna, koła Caritas, klubu poetyckiego czy klubu przedsiębiorczości. Nasi uczniowie chwalą się również działalnością w klubie europejskim, również działalnością informatyczną. Mamy też takie nietypowe stoisko wojskowe, które z kolei pokazuje, że w tej szkole jest fajnie, że w szkole tej można rozwijać takie zupełnie niebanalne zainteresowania i pasje, jak chociażby właśnie zainteresowania bronią. Zaznaczam, że jest to tutaj tylko broń plastikowa. Wejherowskie Liceum nr 1 w trakcie dnia otwartego odwiedziło blisko 500 osób.